Cześć, witam Was z tej strony, Mike, podziemne typy. Jak widzicie, w nowej odsłonie w końcu udało nam się uporać z grafiką. Nie robimy rewolucji, ale ewolucję, czyli taki bardziej tutaj standard premium, żeby zagościł. Ponieważ jednym z feedbacków był często taki, że ta szata graficzna była trochę stara, dlatego nowa szata graficzna, mam nadzieję, że przypadnie Wam w większości do gustów. Mamy to już za sobą na szczęście, czyli szata graficzna została odpalona. Za moment będzie tutaj sporo usprawnień, bo ten serwis rozwijamy. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, aby być na bieżąco. No i dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się nowy design. Jest bardziej tutaj nastawiony na jedną kolorystykę. No tamten poprzedni był trochę, trzeba przyznać, kiczowaty, bo nam zależało najbardziej na funkcjonalności. Ta funkcjonalność jest niepodważalna. System rozlicza dobrze, wszystko tutaj koreluje bardzo w porządku i chcemy po prostu to dalej rozwijać. Zapraszam Was, jeżeli chcecie dołączyć do grona typerów, nic prostszego, wystarczy się odpalić, zarejestrować się tutaj na dole. Macie taką opcję i możecie w podziemnej lidze typów tutaj typować i sprawdzić się jako typer. Jeżeli będziecie dobrzy, tak jak na przykład typer Vision, to będziecie mogli nawet zarobić sobie tutaj dodatkowe pieniądze. Typer Vision ma na ten moment 14 subskrybentów, miał chyba w czytowym momencie 20. Myślę, że to lada chwilę będzie ich więcej, bo zobaczcie, jaką teraz serię udało mu się wykręcić. Chyba, nie wiem, ponad 10 z rzędu trafionych kuponów. Specjalista od ping-ponga czeskiego, rosyjskiego, więc ja tylko mogę Wam serdecznie polecić, możecie to pograć w Polsce na PZBooku, tylko wiadomo, w singlach macie podatek, a jak ktoś mieszka za granicą i ma na przykład dostęp do booków z szeroką ofertą, no to już w ogóle nie wiem, na co czekacie, bo potwierdzam, sam sprawdzałem i wiem, iż te typy są dobre i robią zysk. Zresztą widzicie tutaj na diagramie 16,31 jest 604,275 jednostek, więc warto wykorzystać, tym bardziej, że dostęp jest za śmieszną kwotę do tego, jakie wyniki tutaj ten typer wykręca. Przejrzyjcie sobie tą stronę, dołączcie do darmowych typerów. Jeżeli macie jakiegoś typera dobrego i chce po prostu się spróbować na tej stronie, no to zapraszamy. Za niedługo uruchomimy program partnerski, gdzie będziemy naprawdę poszukiwać najlepszych, bo idea nasza jest również wyławianie perełek talentów typerskich, ponieważ dobrzy typerzy też kreują te zakłady opłacalne i od nich się wszystko zaczyna, więc to jest nasza esencja serwisu, więc dzięki. Dajcie opinię, co o tym myślicie, czy podoba Wam się nowa szata graficzna. Standardowo jeszcze wspomnę tylko pokrótce, jeżeli ktoś chce grać z nami, tylko nasze typy, nie tylko z YouTube'a, bo na przykład chce być cały czas w naszych po prostu grupach zamkniętych, no to macie od tego Patronite, macie kilka możliwości, żeby dołączyć. Do moich grup dołączycie już w kwocie od 100 zł. Tam są po prostu moje typy i ja też wyszukuję, ewentualnie od 160 macie wszystko. Bardzo dobrze idzie w tym miesiącu grupa już od 50 zł, gdzie mamy live'y i AKO, jest mega zysk na tej grupie, więc też ja też częściowo robię AKO, a live'y Przemek robi świetną robotę, więc zapraszam. Zapraszam bardzo. W sumie nawet wszystkie grupy chyba na ten moment są na plusie w październiku, bo USA też jakiś niewielki plus był, więc sprawdźcie po prostu przez miesiąc i sami podejmijcie decyzję, czy warto z nami grać. Standardowo będzie tutaj konkurs od BetCris, ponieważ mamy trzy kolejne freebety do rozdania, 50 zł do ładowania booka. Nowy book na polskim rynku ma opcję edytuj zakład, nie ma tego nikt inny, więc jeżeli nie macie jeszcze konta, a chcecie na przykład sprawdzić naszą grę z nami na podziemnych typach po prostu zamiast Patronite'a, no to można tutaj zarejestrować się z naszego linku partnerskiego. 25 zł jest minimalny depozyt na BetCrisie, więc po prostu rejestrujecie się, wspieracie naszą działalność. My się odwdzięczymy tym miesiącem gry z nami i sobie przetestujecie nasze możliwości. Co do konkursu, no to nie mogło być inaczej, jeżeli byśmy wybrali inny mecz. Tym razem Polska-Węgry. Zapewniliśmy sobie dziś zwycięstwem z Andorą już awans w barażu, tym bardziej, że Albania dostała srogie baty od Anglii. No trochę niedobrze jak dla nas, bo tam graliśmy trochę na handicap na Albanię, ale o tym za niedługo. Więc w tej ciężkiej batalii barażowej już będziemy, więc z Węgrami sobie zagramy o przysłowiową pietruszkę. Ten mecz będzie w poniedziałek, więc do poniedziałku możecie zostawiać komentarze. Jedna osoba wytypowała poprawnie wynik Polska, znaczy Andora Polska. Gdyby Andora nie strzeliła tego gola, to naprawdę tych freebetów miałbym za mało, żebym Wam rozdać, bo tam wynik 0-4 to typowało chyba z 5 osób.
jedna osoba przewidziała, że Andora strzeli bramkę, tym bardziej jeszcze dostała czerwoną kartkę w pierwszej minucie, a i tak strzeliła bramkę, to jest o tyle ciekawe. No ale skupmy się na raz, Polska, Węgry, co wystarczy zrobić, zostawić komentarz, dajcie jeszcze strzelca jakiegoś bramek, czy w Polsce, czy Węgrzech, bo jeżeli za dużo was osób trafi, poprawny wynik, to po strzelców będę wtedy widział, kto był najbliżej. No i czas przejść do tego, co najważniejsze, a mianowicie typy, tak jak widzicie, tytuł, niektórzy powiedzą clickbaitowy. Wrócimy, najpierw zajmiemy się od może nie cornerami, a tymi rzeczami nieprzyjemnymi. Tak, zrobiliśmy mega wynik na pierwszych meczach eliminacyjnych w czwartek i w piątek. Głównie do tego przełożyły się cornery, ale za tym za moment, więc tutaj powiem wam odnośnie tych schematów i odnośnie ACO. Więc tak, jeżeli gralibyśmy tym schematem w pierwsze te dwa dni, no to wynik wyszedłby słaby, ponieważ jesteśmy na minusie 61,5 jednostek, czyli 615 zł według moich takich wyliczeń. Po stówie weszły nam tylko 3 mecze, 3 zwroty. No, może nawet nie chodzi o to pechowo, ale po prostu mało trafień i te kursy też nie były jakieś wielkie. Dlatego w następnej kolejce trochę większe ryzyko podejmę, ponieważ myślę, że wiele rozstrzygnięć już zapadło w grupach i liczę trochę na niektóre reprezentacje wyluzują, będą testować innych zawodników. Zresztą jak wiecie, taki mecz na przykład Gruzja-Szwecja, tutaj graliśmy z podpórką, ale na Gruzję był chyba kurs 6-7 na czyste zwycięstwo, to by nam znacznie poprawiło, gdybym poszedł w tą stronę. Ale to jest tylko schemat, zresztą podsumujemy go dopiero sobie tym po zakończeniu tych eliminacji, czyli tej okienka, czy on po prostu dał zarobić, czy nie dał. Na razie niestety zaczyna mi na minusie. Jeżeli graliście nasze ACO, no to jak spojrzycie na wynik, to również nie jest tutaj za ciekawie. Chociaż wszedł nam fajny czwartkowy optymalny kupon 3,65 i to jest naprawdę fajny kurs jak na kupon. No i ubolewam bardzo, ponieważ byłoby naprawdę fajnie i ten jeden kupon, mianowicie chodzi mi o piątek optymalny 9,88, czyli prawie kurs 10. Był bardzo blisko w zasięgu ręki. Gdybyśmy to trafili, to nawet załatwiłoby nam to po prostu wynik tutaj i tego rozpisu. I jeszcze plus, zaraz jak wam pokażę rożne, to w ogóle by była miazga. No ale niestety Włosi w 90 minucie, Jorginho nie strzela karnego i mamy wynik 1-1. Co najlepsze, w pierwszej połowie, chyba w pierwszych 20 minutach już padły dwa gole, więc raczej ten mecz wydawał się formalnością, że jest to coś padnie, bo działo się. Niestety Jorginho już drugi raz chyba nie trafia karnego w meczu ze Szwajcarią. W pierwszym meczu było 0-0, też nie dał rady. W tym meczu również nie wykorzystał karnego, no i Włosi ani Szwajcarzy też nie strzelili wcześniej, więc psuje nam to ACO, bo wchodziły nam fajne mecze. Mołdawia minus 1,5 była na tym, właśnie tam dawałem też jako pewniaka tą Mołdawię, ponieważ czterech zawodników zostało, nie grało z Mołdawii, znaczy chodzi o Szkocję minus 1,5 i jeżeli jesteście na moich telegramach, no to wiecie o tym typie. Mimo że tu w schemacie gram trochę inaczej, ale to jest schemat, dlatego wam po prostu o tym mówię, schemat na dogów. No i weszły cztery, w zasadzie trzy mecze. Austria też wygrała, wygrała też Irlandia Północna, no i Włochy, Szwajcaria. Wydawałoby się, że ten over po prostu będzie tylko formalnością. No niestety ten rzut karny. Dlatego mamy tutaj czerwono. No takich zakładach pech czasem też musi być. Suma pecha, szczęścia się wyrówna, więc kiedyś to po prostu w drugą stronę nam to się odbije. Na razie tutaj na tych tabelkach jesteśmy na minus, na ACO. No ten wariat to był za grosze grany, więc tak naprawdę nie możemy go poważnie brać pod uwagę. No, zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Szkoda, ale nie będziemy przecież ubolewać. Jeżeli chodzi o zysk tutaj z tej kolejki, no to piękną robią nam robotę rzuty rożne. Jeżeli te rzuty rożne nie grasz ze mną, a oglądasz mnie od dawna, no to po prostu żałuj, bo idziemy jak burza w tym roku. Teraz wystarczyły trzy mecze, zobaczcie, Dania, Wyspy Owcze, Anglia, Albania, gdzie wyraźny faworyt gra z drużyną słabszą, no i tu Azerbejdżan, Luksemburg, no to tutaj kursy były mniej, ja mówiłem, że te kursy są prognozowane. Niektóre mecze widziałem, to delikatnie tu poprawiłem, ale w zasadzie no, takich kursów możecie się spodziewać, możecie mieć mniejszy kurs, możecie mieć większy, ja nie jestem w stanie na YouTube nagrać rzutów rożnych z aktualnymi kursami, bo one są wystawiane dość późno, w ogóle na polskich bukach to są bardzo późno wystawiane, jeżeli chcecie na polskich bukach grać, no to najlepiej uważam, że na Noblebecie, bo tam macie opcję Bet Builder i macie najniższe i najwyższe linie, tylko trzeba coś do tego dodać. No niestety w innych bukach z szeroką ofertą macie tego znacznie więcej.
Mam nadzieję, że kiedyś polskie e-booki trochę rozszerzą nam tą ofertę, dadzą więcej możliwości. Być może boją się rzutów rożnych, bo to dziki rynek, a ja wam udowadniam, że właśnie na takim dzikim rynku da się zarobić. Możecie grać oczywiście sam under 8,5 stawką razy 4 albo sobie rozbijać, a ja wam po prostu to rozbijam, chcę pokazując wam, że te wysokie kursy tak naprawdę bardzo wchodzą i to nie znaczy, czy to będzie grała Dania z Wyspami Owczymi, czy Anglia z Albanią. To są mega faworyci, co powinni cisnąć, a wcale tak nie. 2 i 4 rzuty rożne, tu mamy 5. Sporo było siódemek, siódemki, szóstki nam wchodziły. Ósemka też nam daje no niecałkowitą porażkę, ale też jest spoko. Zawsze mniej, więc suma summarum zrobiliśmy 388,5 jednostki, czyli 3885 zł. Tak jak mówi tytuł, prawie 4 koła, tak, żeby zrobić taki clickbait, oczywiście tam z przymrużeniem oka, ale pokazuję wam, że kolejny raz rożne robią mega robotę, nawet jakbyście te kursy pograli trochę niższym, jakbyście mieli, to i tak myślę, że na tej kolejce nie dało się nie zarobić i ja liczę, że jeszcze tam przez kolejne dni ten wynik mega podwoimy, pokażemy niedowiarkom, że da się na tych rożnych. Tak to sobie po prostu opracowałem, oglądałem te mecze reprezentacji, że tu się nic nie zmienia, sporo jest właśnie underów, a kursy są na to duże. Dobra, tak po prostu wyszło, czyli ze schematu jesteśmy na minus, ako mieliśmy dużo pecha, a mogło być pięknie, ale na rożnych i tak to wszystko odrabiamy trzykrotnie do przodu, oby było tak dalej, więc wracamy do typowania, eliminacje Mistrzostw Świata Katar. Nie zmieniam tu taktyki aż tak bardzo, bo wiemy o co w tym wszystkim chodzi. Tam czasem zadawaliście mi pytania, ale że to jest trochę tak bez sensu, bo ty grasz tak na dogów. No myślę, że to osoba zadaje takie pytanie po prostu, że jest tu pierwszy raz. Ja daję wam po prostu jakiś tutaj schemat, pomysł na to i zobaczymy sobie, czy to wejdzie. Jeżeli oglądasz nie pierwszy raz, no to proponuję obejrzeć jakieś wcześniejsze filmy, czy z Ligi Holenderskiej, czy z wcześniejszych eliminacji, żeby zobaczyć, na czym to polega i dlaczego gram w ten sposób. Dobra, Bośnia, Hercegowina, Finlandia, na Finlandię 4,20, Norwegia, Łotwa plus 1,5, 2,80, Turcja, Gibraltar plus 3, no Turcja się męczyła z Gibraltarem w pierwszym meczu, więc wcale to nie jest taki szczapy ten plus 3, 4,90, więc jest duży kurs. Belgia, Estonia, no wierzę, że Belgowie tutaj naprawdę nastrzelają, bo oni potrafią, 3,70, Francja, Kazachstan, 2,5 na Kazachstan. Ma to sens przy tej grze Francji. On ostatni Montenegro plus 1, Holandia nie jest wcale aż tak mocna na wyjazdach i ma spore problemy, więc no zobaczymy, jak to będzie. Walia, Białoruś, Białoruś plus 1, nawet Białoruś mógłbym zaryzykować, że tutaj by bardziej powalczyła, ale i tak kurs jest satysfakcjonujący. Chorwacja, Rosja, bardzo ciekawy mecz o awans do kolejnej fazy, idą łeb. Rosja wcale nie jest to taki głupi typ, 6,05, ponieważ bardzo dobrze grają. Spójrzcie na ich ostatnie wyniki, a Chorwacja oprócz tego meczu z Maltą nie prezentuje się wcale tak dobrze, więc będzie to naprawdę mocna rywalizacja. Myślę, że jakiś handicap na Rosję, jeżeli chcecie sobie zagrać jego wartościowego singla, można spróbować. Malta, Słowacja, Malta plus 0,5, po prostu, że nie przegra, ok, 2,90 kurs, Słowenia, Cypr. Ten Cypr trochę z bólem serca, bo ostatnio dostaje baty od każdego, no ale dajemy do schematu. Armenia, Niemcy. W pierwszym meczu Niemcy bardzo długo się męczyli z Ormianami. Zobaczymy, jak będzie na wyjeździe. No ta Armenia z północną Macedonią dostała srogie baty. No Niemcy, zależy, gdzie mi się będzie chciało, tak? Armenia potrafi być niewygodna u siebie, więc no, ryzykujemy w ten sposób. Liechtenstein, Rumunia też w ten sposób. Wiem, że większość z was pewnie by tak nie zagrała, bo to są jednak kadry sporo słabsze. Chociaż Armenia nie aż tak, nie uważa mi się, że takich słabiaków. Ale zobaczymy, jak tam to wyjdzie finalnie, tak? Czy było warto, czy nie było warto. Północna Macedonia, Islandia. Sztywno na Islandię, no z Rumunią 0-0, szkoda, zabrakło. Ale wierzę jeszcze w tą ekipę, że naprawdę mają tam kilka sensownych nazwisk. No i potrafią, myślę, że wygrać z Północną Macedonią, by nie mogli wygrać kurs 6-60. No, próbujemy Kosowo, Grecja. Podobnie, tak jak wyżej, Luksemburg, Irlandia. Bardzo podoba mi się Luksemburg, chociaż grałem wcześniej na Azerbejdżan. Dostali szybko kiera, ten mecz się przez to zniszczył. Ale Luksemburg daje radę z Irlandią. To też jest dla mnie sensowny naprawdę bet po 3,80. No i to potem pokażę wam go w KO. Możecie dać tutaj handicap. Myślę, że Luksemburg tutaj tanio, skoro nie sprzeda. Oni już nic nie muszą, ale w sumie Irlandia też, więc kto wie, 3,80. Celowałbym właśnie w to. Bo Luksemburg to nie są właśnie
taka ostatnia drużyna z ostatniego koszyka, jak większość z was jeszcze może myśleć, tylko oni poszli już level wyżej, nawet ich piłka klubowa też, gdzie no, pamiętacie, Dandlasz Legię eliminowało, no wcale to nie takie odległe czasy, chyba 2 lata temu albo rok temu, mniejsza z tym. Portugalia-Serbia też bardzo ciekawy mecz o pierwsze miejsce grupy, a więc bezpośredni awans do Mistrzostw Świata w Katarze. Serbia plus 0,5, kurs 3. No, myślę, że tutaj nawet Serbia plus 1. Możecie sobie pograć zwykły handicap. No, Portugalia nie dała rady z Irlandią. Jak wiecie, mnie ta drużyna nie przekonuje do końca. Dla mnie nie jest to taka ścisła topka, jak niektórzy mówią o Portugalii. Hiszpania, Szwecja. Szwecja plus 1. Szwecja tutaj mega wpadka, ale Hiszpanie ze Szwedami grali w Euro, grali wcześniej, był też remis, więc spodziewam się po prostu ciężkiej przeprawy dla Hiszpanów. Po prostu Szwedzi im nie leżą. Tak bym zagrał, jeżeli chodzi o schemat. Tutaj AKO przedstawię wam, jakby to wyglądało. A mianowicie, już tutaj muszę tylko znaleźć swoją grupę. Dobra. Już mam, to jest właśnie grupa AK, no ona dziś, trochę tych grup mam, więc lekkie zamieszanie. Grupa też, to po prostu puszczamy sobie same kupony w polskich bookach w większości, tak? Chyba, że ktoś na przykład, jak tutaj widzicie, taki kupon też może napuścić w polskim booku, ale to jest po prostu takim nazewnictwem, żeby było szybciej. Często wysyłam wam screeny, głównie z Totalbeta, czasem i z Fortuny, ponieważ tam mamy AKO bez podatku, tak? No i po co mamy oddawać podatek, jeżeli są promocje bezpodatkowe? Na ten moment ta grupa ma 88,68 jednostek na plus, więc jest bardzo dobrze, jak na 12 listopad, ostatnie podsumowanie. Tutaj, jak widzicie, trochę się rozżaliłem, ale faktycznie te ci Włosi nam popsuli mega kupon. Tutaj, no właśnie, Albania popsuła nam kupon. Szkoda, szkoda. A tutaj tu mieliśmy właśnie ten kupon zwycięski po 3,65. Dobra, ale to już nie chodzi o to. Pokażę wam kupony, które proponuję zagrać. Tutaj taki wariat z Totalbeta. 3, 4, 5, 6, 7, 8 zdarzeń. I tu mamy za stówę kurs 18,42. Nawet większy. Tutaj przycięło mi niechcąco. Ale dobra, możliwe wymagane mam 2026 zł, no nie będę tutaj w analizę żadną szedł, po prostu ja bym w ten sposób widział, no i wcale takie nie takie małe szanse daję na ten kupon. No jest tutaj kilka meczy trudnych, na przykład Chorwacja, Rosja. No Holandia myślę, że wygra, ale nie będzie to łatwa przeprawa. Zobaczymy, jak pójdzie, naprawdę dwa tysiaki do wyjęcia. W kuponach bardziej tutaj bezpiecznych 2,80, Hiszpania, Szwecja, spróbujemy tych Hiszpanów, chociaż ja wiem, że mówiłem inaczej przy schemacie, ale zwróćcie uwagę dlaczego, bo gramy schemat. Malta, Słowacja, na Słowację, Słowenia, Cypr na Słowenię, bo ten Cypr i Malta ostatnio cienko, kupon taki bardziej bezpieczny 2,80, 9,21, Luksemburg, tutaj idę po bandzie na ten Luksemburg z Irlandią, że oni wygrają, dodałbym do tego jeszcze Armenię z Handi plus 4. I Chorwacja, Rosja ponad 2,5, więc też ryzykowny kupon, kurs prawie 9,21. Tutaj mamy kolejny kupon, taki w miarę też uważam, że sensowny. Belgia, Estonia po over 3,5, ma to sens duży. Czarnogóra, Holandia, handicap 3,0, czyli plus 2,5. Francja, Kazachstan ponad 2,5 gola, kurs 3,17. I tutaj jeszcze mamy, a nie, tutaj już po prostu te kupony wcześniej rozliczone, więc te 4 kupony ode mnie macie je też tutaj, rozliczymy, jak one poszły. No i cóż, na sam koniec tutaj pokażę wam rzuty rożne. Nie ma co tutaj omawiać, po prostu z kursy prognozowane. Tam, gdzie jest po prostu jakiś mega większy faworyt z drużyną słabszą, to na pewno będą kursy w ten deseń, a często są nawet i wyższe. Jeżeli gra jakaś po prostu drużyna słabsza, znaczy dwa takie słabiaki, gdzie można wydedukować, że będą się bronić, że tam nie będzie się wiele działo, to zazwyczaj kursy są na takim poziomie albo nawet jeszcze jakimś niższym, 5,80, ale tutaj w tej tabelce takich nie stwierdziłem. No można by Walię i Białoruś zakwalifikować, ale to różnie buki wystawiają, więc wiecie, jeżeli chcecie, to po prostu grajcie, a potem się pochwalcie wynikiem, jaki wy osiągnęliście. Nie patrzcie, co ja sobie wpisałem tutaj w te tabelki, bo to jest tylko poglądowe, więc mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ja wam po prostu pokazuję, że te rożne na eliminacjach i na euro w przestrzeni długiego czasu
działają, jest sporo underów i idzie na tym po prostu zarabiać. Jeżeli nie chcecie, no to po prostu obserwujcie. Jak jesteście ogarnięci, no to nawet sobie wrzućcie po 10 zł na każdy mecz i zobaczcie, czy wam wyszło. Szczególnie dla tych, którzy mają właśnie dostęp, mieszkają za granicą, do tych buków, gdzie dają bardzo szerokie oferty. To tyle z mojej strony. Jesteśmy na razie na eliminacjach ładnie zarobieni. Oby było tak dalej. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć, Majku.